dzisiejszym materiale zmierzę się ze swoim największym geograficznym koszmarem. Kształty wszystkich państw świata. To absolutnie zawsze był dla mnie koszmar, ale czas go złapać za rogi i zobaczyć, jak naprawdę słaby w tym jestem. Ale zanim ten najtrudniejszy, to zróbmy sobie quiz 5 najwyżej położonych państw według kontynentu. Do każdego kontynentu dopasuj 5 najwyżej położonych państw według ich najwyższego punktu. Sprawdźmy się, bo to może być mega ciekawe. Mamy tylko 4 minuty, więc bardzo mało czasu. Ja zacznę sobie od Europy, bo to będzie w ogóle o wiele prostsze niż Afryka. Tak w ogóle, sorki widzowie, że dość dawno nie było odcinka na kanale. Teraz 5 dni to dużo jak na ten okres wakacyjny, ale jestem strasznie zabiegany, także wybaczcie mi, mam nadzieję, że przynajmniej będziecie się cieszyć, że dzisiaj jakiś odcineczek wleciał. Może jutro też będzie. Nie obiecuję, bo teraz mam naprawdę już dużo na głowie. Rosja, Francja, Włochy, Szwajcaria, bo tu te wszystkie alpejskie. Co tam jeszcze jest? Włochy, pisałem, Szwajcaria, Austria, może na przykład jest, mamy całą Europę. Oceania, no to Australia na pewno, Nowa Zelandia na pewno. Ojej, Papua Nowa Gwinea będzie, Vanuatu na przykład, jest Vanuatu. Nauru, Palau, Kiribati. To trochę strzelanie, nie wiem co tam jeszcze. Wyspy Salomona. Może Marszala w sumie mają. Nie, Wyspy Salomona, nice, mamy całą oceanie. Azja, Chiny na pewno. Co tam jest w Azji? Bhutan przecież, Nepal cały będzie, Pakistan, Indie po prostu. Co za forma tego zawodnika. Dobry prolog przed tym najtrudniejszym quizem. Ameryka Północna, Stany, Kanada, Meksyk, to z miejsca. Co tam jest niżej? Kostaryka jest niżej, Gwatemala jest niżej, też ładnie. Ameryka Południowa, Brazylia, nie ma, Argentyna musi być, Chile, Urugwaj raczej nie, ale wpiszę, ale na pewno Peru, Ekwador, Kolumbia i na bank Kolumbia, nie, Wenezuela w takim razie, Wenezuela, nie i Kolumbia też nie? To co tam, Surinam powinien być, albo Gujana francuska. Nie, no to w takim razie Boliwia będzie po prostu, ale to jestem w szoku, że Brazylii nie ma. Afryka, i Afryka jest najcięższa, RPA nie będzie. Kenia ma szansę, jest Kenia. Co tam jeszcze jest takiego w sumie? Kenia, jakieś Kongo na przykład, jest Demokratyczna Republika Konga, zwykłego nie ma. Czad? Nie, co tam jest jeszcze? Uganda jest blisko i Uganda ma jakiś. Ruanda jest blisko, Tanzania jest blisko, jest Tanzania! Jeszcze jedno państewko, Jezu, co tam jest w sumie? Jeszcze, co tu może być? Somalia? No nie, Somalia nie będzie miała jakiegoś tak wysokiego punktu. Sudan albo Sudan Południowy, bo oni też mieli. Libia? Liberia? Nie. Oni nie będą aż tak wysoko, chyba że Etiopia. Jest Etiopia, nice, udało się zrobić cały quiz na 100%, także dajcie znać jak wam poszło. A my jeszcze spróbujemy się w quizie państwa kończące się na K. I to może być całkiem ciekawe, tutaj twórca quizu dał flagę Polski jako podpowiedź, oczywiście Polska. Ej, w ogóle nawet nie wiedziałem, że Polska to jedyne państwo w Europie, które kończy się na K. Serio, nie miałem pojęcia. Dobra, Ameryka Północna, Kanada, nie. Stany Zjednoczone, nie. Gwatemala, nie. O kurde bele. To może być ciężkie. Belize, tam jeszcze jest Panama, Honduras, Nikaragua. Też nie. Haiti, nie. Dominika, Dominikan, nie. Dominikana już nie będzie. Państwa kończące się na K w Ameryce Północnej. Matko, to jest mega ciężkie. Kostaryka. Kostaryka będzie jeszcze na pewno. Jeszcze jedno. Ta Afryka chyba będzie najgorsza mimo wszystko. No, Afryka będzie najgorsza tutaj do zgadnięcia. Ale co tam jest? Kanada, Meksyk, Stany? No nie. Nikaragua, Panama, Honduras, Salwador? Też nie będzie. Jamajka. Jamajka i bank. Mamy to. Dobra, mamy całą już Amerykę Północną. Azja. Chociaż może Azja nawet być ciężka. No ale Afryka, Angola, Algieria, RPA, Lesotho, Eswatini, Botswana, Kongo, Demokratyczna Republika Konga, Mozambik, Kamerun. Kamerun. Dlaczego nie może się zaczynać na K? To byłoby prostsze teraz. Kenia, o Jezu, to jest ciężkie. Azja, ale w Azji Chiny, jakieś Rosja, Turcja, Mongolia, Iran, Irak. O Jezus Maria, Korea Południowa, nie no, Południowa nie, Japonia też nie.
Afganistan, Pakistan może jakiś. To też nie. Sri Lanka. Sri Lanka. Nice. Dobra, jeszcze jedno azjatyckie. Indie. Izrael, Arabia, Oman, Jemen, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, to też nie będzie. Bahrajn, no nie. Oman, nie. Jamajka, to już było. Gruzja, Azerbejdżan, Armenia. Masakra, ciężkie. Tutaj jest ciężko coś wymyśleć. Palestyna, nie. Jemen, nie. No nie, no chyba nie wpadnę. Chyba nie wpadł. Uzbekistan, chyba że właśnie Uzbekistan, Kirgistan. Chociaż nie, bo to wszystkie na stan się kończył, ten dawny Związek Radziecki. A w Afryce? W Afryce w ogóle nie mam pojęcia. Senegal, Kongo, Libia, Liberia, Liban, Mali, Mauretania, Czad. Co tam jest? Etiopia. To też nie będzie. Kenia, Somalia, Sudan. Sudan Południowy też nie. O Jezu, z Afryki żadnego mogę nie wymienić, bo w ogóle nic nie mam w głowie. Namibia, Zambia. O, Matko Boska, Sierra Leone tam jest, Gujana. Gwinea Równikowa. Nie, no bo jest na owa. Południowa Afryka. A właśnie, a Republika Południowej Afryki jest jako Południowa Afryka. Dobra, w sumie tak, no bo RPA też się może do tego zaliczać. Tanzania, nie. No dobra, chyba 6 na 9 to będzie mój w ogóle najlepszy wynik, bo wątpię, że sobie coś tam jeszcze przypomnę. Co tam jeszcze takiego mogłoby być w sumie? Nie, dobra, bo tutaj już będzie takie strzelanie. Nie wiem, zobaczmy z ciekawości. Republika Środkowoafrykańska i Republika Zielonego Przylądka. Nie, to nie pomyślałem. Arabia Saudyjska, ale proste. Kurde, to dało radę zrobić na 100. No i czas na finałowego bossa. Ja tutaj sobie założyłem cel 100 państw. Jeżeli tyle nie będę w stanie nazwać, to jestem naprawdę bardzo słaby w tym aspekcie. Tak totalnie serio mówię. Dobra, skończmy to głupie gadanie. Lecimy. Ile mamy czasu? 16 minut. Myślę, że 16 minut jest sprawiedliwe. Pierwszy kraj to oczywiście Kanada. Akurat ten rozpoznam wszędzie. Ten natomiast jest również prosty, bo widać od północy wyspę Hokkaido, czyli jesteśmy w Japonii. To jest kraj, który zawsze rozpoznam Polska. I tutaj nie, to jest Grecja, to jeszcze będę wiedział. Francja, to również tutaj będę wiedział. Czy wy widzicie? Widzicie wszystko, dobra. To jest. O proszę. Pierwszy cięższy. To jest Szwecja, nie. Finlandia, to jest Finlandia na bank, dobra, bo mi się pomyliło. To nie jest Norwegia, tylko Wielka Brytania, chyba, tak. To jest natomiast Dania? A czemu nie ma Grenlandii zaznacz? Okej, okay, jest Dania, no Dania na pewno. To jest Bangladesz, bo widać tutaj jeszcze czatogram z prawej strony wysuwający się w tym państwie. To jest Niemcy. To natomiast, moi drodzy, jest Indonezja, tylko tak łącznie złapana, masakra. Jakby tutaj w ogóle nie widać, że to wygląda jak Indonezja, co nie? Tutaj natomiast to jest już cięższy kraj. Nie, czy to jest Kuba? Po prostu to jest Kuba. To jest Rosja, na pewno to widać. Ukraina. To jest Estonia, bo widać jeszcze zachodnią wyspę. To jest Chorwacja. To będzie natomiast Malta, bo widać tutaj również tą północną. Ojej, to. A nie, to są Filipiny. To jak najbardziej jeszcze wiem. Włochy. To nie Laos, tylko Wietnam. Nowa Zelandia oczywiście. Norwegia. Chile. To będzie. To jest. A nie, Tajlandia po prostu. Przecież widać jeszcze Phuket od południa. Portugalia będzie chyba tak. To jest Korea Północna. Tutaj nie ma wtopy. Indie są ogromne. To jest ciężko. To jest ten afrykański kraj. Kurde, Erytrea to była może Erytrea, ale to. Jeszcze wiedziałem. To jest nie Kambodża. To jest Laos. To jest kraj na pewno dawnego Związku Radzieckiego. Tylko jak on się nazywał? Jaki to jest kraj? No dobra, mogę niby strzelać. Uzbekistan. To są Chiny. To jest Litwa na pewno. Są na pewno Czechy, Turcja, Hiszpania, Islandia, Malediwy. Tutaj charakterystyczne.
To jest Malezja i widzicie, tutaj po raz kolejny to ciężko zobaczyć. Austria na pewno. To sobie kiedyś zapamiętałem, bo to wygląda trochę, nie wiem czy wy tutaj będziecie widzieć, nie widzicie tego. O, ta część wygląda jak taki ogonek Pokemona. Ja sobie to kiedyś zapamiętałem, że to jest Panama. Takie zabawne, ale serio to tak wygląda. To jest na przykład Kazachstan. Tutaj wydaje się na mały, ale Kazachstan jest ogromny. I to jest pierwsze, co nie mam absolutnie... To jest Armenia była? Nie Armenia. Ojej, no i zaczynają się schody. Tutaj już będzie coraz ciężej. Co to jest? To jest chyba jakaś Afryka? Jakaś wysepka z lewej strony. Nie wiem, nic mi nie przychodzi do głowy, tak szczerze. Tak kompletnie nic. To lecę... Łotwa na pewno, nie? Co to może być? Nie wiem, dobra. I najgorsze, że to myślałem, że to jest Armenia, ale Armenia jest trochę inna. To też nie wiem. To wygląda jakby komuś... Pamiętam, kiedyś miałem takie pióro Parkera i w momencie, w którym atrament się wylewał, to dosłownie wyglądało tak jak to, moi drodzy. Także nie mam absolutnie pojęcia. Dobra, wy to widzicie. Przepraszam, że tak czasem zerkam. Ale tutaj nie mam żadnej podpowiedzi, co mogę wam nawet... Chociaż nie wiem, czy jak wam udowodnię, to będzie to widać, ale jakby serio. O, tutaj mam podgląd. Sobie czasami sprawdzą, także wybaczcie mi. O, jeszcze widzieliście? To nie jest lokowanie produktu jakby, co? Dobra, jeszcze chciałem wam tak pokazać, żeby ktoś mi nie zarzucał, że tutaj oszukuję. Chociaż w sumie mogę to nawet zmniejszyć. O, widzicie, profesjonalne Studio Max, ale zmniejszmy sobie. O, tak będzie nawet jeszcze lepiej widać. Tutaj czasu nie ma. A czy mogę zrobić tak, że będzie czas? Mogę w sumie. I będzie git chyba, tylko czekajcie. Tutaj widzicie to, okej. Okay. Dobra, będzie tak nawet lepiej, będziecie widzieć czas. Także profesjonalne Studio Geomaxa. Dobra, nie wiem co to jest, nie traćmy czasu. Australia, to jest... Kongo, zwykłe Kongo. To natomiast... Bahamy. I co? Strzeliłem, nie wiedziałem. Meksyk. Dobra, to jest jakaś Afryka. Nie wiem, to jest na pewno Mianma. Albo, nie, Mianma. To jest na bank. To będzie, moi drodzy, Szwajcaria. Nie wiem, na pewno to jest Szwajcaria. USA. To jest Argentyna. To jest Pakistan, a to jest znowu atrament, moi drodzy. Nie mam pojęcia, co to jest. Żadnego. No, chyba nawet nie będę strzelał. Nie wiem. A to? To jest jakiś... Honduras? Nie. Zaczynają się schody, moi drodzy. Tamte przykłady jeszcze były proste, ale teraz... To mi się z czymś kojarzy. To nie jest Słowenia, nie. To też nie wiem. To jest na pewno widać od południa wyspę Jeju, więc to będzie Korea Południowa, to sobie od razu wpiszę. Ale to... Nie wiem, nie chcę strzelać jak głupek. Nie mam pojęcia co to było. To też już mi nie przychodzi do głowy. To jest na pewno Cypr. Tajwan to będzie. To jest... Nie, to nie jest Brazylia. Trochę podobna, ale to... To jest Wenezuela? Może? Tak, Wenezuela to była. To jest nie Tajwan, tylko to jest Szwecja. Po prostu. To natomiast będzie... Jest jakieś europejskie państwo. O, to mi się kojarzy z Europą, ale to nie jest Słowenia. Dobra, to jest na pewno wyspy Galapagos od lewej strony, czyli Ekwador. To jest Mozambik, to jest Izrael, a to jest Kosowo? Czarnogóra może jest to. Tak, Czarnogóra, dobra, bang. To jest kraj blisko Senegalu, tuba Gwinea? Nie? Jak to jest? Gabon? Gambia, Jezus Maria, wymieniam jak głupek. Dobra, to... Nie wiem, co to jest. To jest na pewno Nepal. Nepal to jest. Nie mam pojęcia, co to jest. To jest Brazylia. To jest znowu jakaś Afryka, moi drodzy. Ale jaka? A nie, to jest Oman. Nie Oman, tylko Jemen? Zjednoczone Emiraty Arabskie. Dobra, już widzę ten kształt, mi się przypomniał. To natomiast Kuwait. Nie, no nie wiem. Nie mam pojęcia. To coś mi się z tym kojarzy, ale nie przypomnę sobie. Ale tu już się zaczynają schody, moi drodzy. Naprawdę, tu już będą olbrzymie schody. Nie wiem, co to jest. Przynajmniej, na pewno to jest jakaś Afryka. Jakieś, nie no, Kongo, nie. To na pewno jest coś w Afryce. Nie mam pojęcia, czym są te flagi. Już tak, w sensie flagi, czy są te państwa. To jest na pewno Senegal, to jestem pewny. To jest... To jest coś od północy widać, dobra, to jest, co to, ten kraj, gdzie Mbappe ostatnio był i tak biegali obok niego, jak to się nazywał, Kamerun. Dobra, w ogóle może Mbappe niedługo będzie w Realu Madryt grał, zobaczymy, bardzo ciekawe czasy teraz.
To jest Somalia, bo to pamiętam, ale to, żeby to nazwać teraz, to jest jakiś Kazach? Nie, Kazachstan już pisałem. To nie jest jakiś Tadżykistan? Turkmenistan? Turkmenistan, dobra, to jeszcze zgadłem. To natomiast nie wiem, w ogóle nie mam pojęcia. To jest na pewno Kosowo. Nie Kosowo, tylko Luksemburg, Jezu. To jest Kongo. To jest Łotwa na bank, ale tego już nie wiem, moi drodzy. A to jest Namibia? Albo Zambia jakaś? Botswana też na pewno nie. To jest RPA 100%. To jest na pewno Słowacja. To jest... Nie. To nie jest Kosowo. A to była Słowenia może? Nie. Tutaj co to z prawej wystaje? O. Nie, dobra. To jest Serbia na milion. A to może... Wiesz, to już cię mogę wygłupić. Honduras jakiś? No nie. To jest na pewno Irak albo Iran. Dobra, to nie będę wiedział. Na pewno, więc się nawet nie wygłupiam. To jest chyba Kosowo. Tak, to było Kosowo. A to jest Irlandia. Dobra. To co to jest? Nie wiem. To jest na pewno Papua Nowa Gwinea, ale to z czymś mi się kojarzy. To natomiast jakieś afrykańskie państwo prawdopodobnie. No, tak bym myślał, nie wiem. To są jakieś te malutkie wyspy, co sobie teraz za Chiny nie przypomnę. O kurde, wele, ile mamy? 77, to jest wciąż mało. Muszę tu stówę dobić jakoś. Jakimś cudem, więc mamy 7 minut. Mało czasu. To jest Białoruś na bank, to od razu wpiszę. To jest Mongolia, tak trochę niepozornie tutaj. Nie wiem co, to jest Bośnia. Uzbekistan pisałem, więc to nie jest to. To jest afrykańskie państwo, jak ono się nazywało? Ja je pamiętałem. Afrykańskie... Mali to było? Mali, dobra, nice. To jest chyba Słowenia, nie? Dlaczego ja mam ciągle w głowie Słowenię? Bo ona nie wygląda jakoś tak... Nie jest to Słowenia. Więc nie wiem chyba, co to jest. Muszę iść dalej. Nie wiem, nie chcę wymyślać tutaj. Nie mam pojęcia. Nie wiem. To jest Albania na pewno. A, to nie mam pojęcia. Tutaj, to jeszcze chyba było... O, to jest Słowenia! Ale mają strasznie podobne. Nie mówcie, że nie. Strasznie te kontury są podobne. To jest Togo chyba. Tutaj staram się wpisywać... Nie jest to Togo? Benin? Benin to był. A to nie jest oto Togo może? Nie. Ale to nie jest któryś z tych Togo? Nie, dobra. Nie chcę tak strzelać też już frajersko. Albanii pisałem. To jest Tunezja. Dobra, przypomniałem sobie jeszcze. Ile mamy? 5 minut. To nie wiem. Nie mam pojęcia najmniejszego. To jest też jakieś te afrykańskie, ale nie znam, niestety. To była Namibia, może? Namibia, okej, to jeszcze wiedziałem. To jest Kongo zwykłe? Nie, chyba Kongo już zwykłe pisałem. To jest, nie Pakistan, Irak? To jest też to w Afryce, Pakistan... Iran, nie w Afryce, Jezu, przepraszam, w Azji. Jak to było? Nie znam. W sensie znam, ale nie pamiętam teraz. Dobra, to jeszcze wiem, że to jest Rumunia. To są na pewno Węgry. To jest Maroko. Dobra, bo już powoli, czekajcie, tak w sumie pomijam, ale tych w ogóle nie kojarzę. To jeszcze mi się kojarzy z czymś. Nawet w Europie może? O, nie, dobra. To nie wiem. Do tej stówy dojechać, bo będę naprawdę na siebie zły. To jest Libia może? Albo Liban? Nie. Nie wiem, już Kongo pisze jak łeb jakiś. No już w ogóle nie wiem, co to jest. To są jakieś te państwa afrykańskie. W ogóle to mi nic przychodzi do głowy. Albo Gabon to... Nie no. Nie wiem. Kurde, no z tych to już nic w ogóle nie pamiętam. To są właśnie te afrykańskie, jakieś dziwne, azjatyckie. To jeszcze wiem, że jest Sri Lanka. To jest na pewno Czad, bo tutaj widać. To jest chyba Libia. Algieria to może być. Angola? No kurde, bele, Liberia. Co to jest? Kongo? Po raz 10, już pewnie było to Kongo. Nie wiem, to już będzie jakiś mem chyba dzisiaj. Bez kitu. Meksu szukający Konga całe życie. Andora. To jest Kongo na bank. O, to jest Egipt.
Tak, bo jeszcze jest ten półwysep, który leży już w Azji. To jest na pewno jeszcze Nigeria. 100% kojarzę ten kształt z Geogesera nawet. 93, no jakoś do 100 dojadę, to jestem pewny. Chociaż czy ja wiem, czy jestem taki pewny, czy do stówki dojadę? Nie wiem, szczerze wam powiem, czy jestem tego taki pewny. Nie wiem, co to jest. W ogóle nie mam pojęcia. To jest na pewno jeszcze Macedonia. To wiem na bank. To mi się... to jest... Kurde, przez chwilę już miałem to w głowie i mi od razu uciekło. To jest to w Afryce państwo. Nie Tanzania. Jezu. Nie Etiopia. Etiopia? Nie. Kenia? A właśnie nawet Kenii nie wpisałem. I właśnie takich prostych nie pamiętam. To jest Algieria. To jest Sudan? Nie. To jest... Liban. Libia, to jest Libia. Dobra, to jest na pewno San Marino. To na bank, to jest na pewno Watykan. To jest Nauru. Palau? Nie. Ale któryś z tych jest? Brakuje mi jednego do stówy. Na pewno jakiś jeszcze zgadnę. Ale no ten cel będzie minimum, no. To będzie, moi drodzy, takie minimum. Tutaj bardzo dużo nie wiedziałem. A to nie są przypadkiem wyspy świętego Tomasza może? I książęca? Serio nie? A czekajcie, ale... Nie? A to nie były wyspy świętego Tomasza? Ja je kurde kojarzyłem. Serio, bo jeszcze kiedyś sobie sprawdzałem, jak one wyglądają. Ale rzeczywiście to chyba nie są. To może były. W sensie, powiem wam tak, mógłbym po prostu o takie jechać i w któreś bym trafił, tak? Ale to nie ma sensu. A nawet bym nie trafił, to ja może już wpisałem? Vanuatu, któreś z tych też będzie. 100% któreś z tych. Tutaj Vanuatu. No ale to takie strzały. Kiribati też musi gdzieś być. To tak do tej stówy, żeby dojechać, ale no... Nie ma? Kiribati? Serio? O, to jestem zdziwiony. No stówę to bym miał, no to jest, ale kurde, wynik słaby. Powiem wam, że w ogóle muszę się tych afrykańskich państw nauczyć. Ale to? To jest blisko... Togo? Nie, to jest... Nie Sierra Leone. Chwila, to jest to państwo... Ghana? Ghana, dobra, to jeszcze to pamiętałem. To też coś jest. To jest Afryka. No nie, no powiem wam tak. Jestem słaby. Naprawdę z tego słaby. Napiszcie, ile wy mieliście, bo mam nadzieję, że mieliście lepszy wynik ode mnie i po prostu daliście sobie radę. Ja się podaję 93 średni wynik, mój 102, więc jest to absolutnie fatalny wynik. No ale cóż, poradzić. Z takich tutaj Mołdawia, nie pamiętam, Kostaryka, Kirgiz, tam przecież w Geogeserze. Co tutaj z takich oczywistych? Kambodża, Peru, w ogóle, że Peru tak wygląda. Kompletnie przecież ten kraj widziałem milion razy, a kontury to kompletnie inna sprawa, serio. To jeszcze staram się patrzeć tych prostych, których nie widziałem. No tutaj dużo tych wysp. Holandii nie wiedziałem, Monako, Haiti, Madagaskaru, a Holandii gdzieś tam nie wpisałem, no to jestem dobry. Angola, Etiopia. Kolumbii tam nie widziałem. No dużo jest takich bardzo małych państw, których niestety nie pamiętałem.